Ta inwestycja ma poprawić spójność komunikacyjną poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza. To właśnie w tym miejscu rozpoczęły się prace związane z budową długo wyczekiwanego ronda. Jest to poważna ingerencja w sensie przebudowy tych ulic, bo można powiedzieć, że na głębokości powiedzmy 2 metrów praktycznie ta ulica będzie, że tak powiem, przekopana, bo konieczna jest po pierwsze budowa kanalizacji sanitarnej, którą realizuje w tej chwili miasto i można powiedzieć, że na tym etapie są 2 firmy na budowie. Jedna z nich zajmuje się przebudową sieci podziemnych, druga to główny wykonawca całego przedsięwzięcia, wyłoniony w trybie przetargu. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu ulic Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza powstanie rondo o średnicy zewnętrznej 32 metry. Będzie wymieniana cała podbudowa, która będzie przystosowywana do ciężkiego ruchu. To wynika oczywiście i z przepisów, ale tak naprawdę konieczność jest wymiany całej podbudowy. Dzisiaj już widzimy, że ten ruch jest dosyć intensywny na tej ulicy i staramy się, aby przepustowość tej ulicy dla ruchu zarówno ogólnomiejskiego, jak i też lokalnego była. Całkowity koszt budowy ronda, a także parkingu, ścieżki rowerowej oraz chodników, a także przebudowy dróg dojazdowych do ronda wyniesie ponad 7 milionów złotych. Na inwestycje składają się 3 samorządy. Samorząd miasta 942 tysiące, no i pozostała suma blisko 4 milionów powiat. Z tym, że mamy nadzieję, bo złożyliśmy taki wniosek do Ministerstwa Infrastruktury, aby być może dofinansowało tę inwestycję również Ministerstwo Infrastruktury. Aplikujemy o sumę 3 miliony 200. W związku z szerokim zakresem prowadzonych prac kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Czasowo pewne odcinki będą wyłączone z ruchu. Budowa ronda ma potrwać do października.